Witam Cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Ola Dymarz i w tym filmie chciałabym pokazać Ci, jakie są nasze zasoby, jeśli chodzi o wyposażenie i ofertę z wychowania fizycznego. Jeśli temat zdrowia jest dla Ciebie ważny i interesuje Cię to, jak w chorzowskim Słowaku dbamy o rozwój kultury fizycznej, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy. To nasza główna sala gimnastyczna. Jest wysoka i przestronna, z pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki i z kilkoma mniejszymi, m.in. do koszykówki. Dzięki widocznym tutaj kotarom można podzielić tę salę na kilka części tak, aby każda klasa miała swoją wydzieloną strefę, co również przyczynia się do komfortu prowadzonych zajęć. Zdrowie to nie tylko nasza fizyczność, ale także to, w jakim stanie jest nasza psychika. Tego aspektu również staramy się nie zaniedbywać. W trakcie zajęć nauczyciele dzielą się wiedzą na temat zdrowego odżywiania, aktywnego odpoczynku, efektywnego snu, a także technik relaksacji i radzenia sobie ze stresem. Podczas tych zajęć bardzo sprawdza się nasza mała sala, której kameralne otoczenie sprzyja wyciszeniu. Jest wyposażona w lustra, sprzęt nagłaśniający, maty do jogi, stepy, piłki fitness. To pomieszczenie cieszy się sympatią przede wszystkim wielu grup żeńskich. Oczywiście wykorzystujemy je również do innych zajęć, na przykład gry w tenisa stołowego. Nasza szkoła ma 3 profesjonalne stoły. Sala sprawdza się do zajęć z elementami jogi, pilates, gimnastyki. W tej sali odbywają się również spotkania tancerzy oraz próby do występów grupy tanecznej Słowak Dance Crew. W małym pomieszczeniu obok znajduje się bardzo dobrze wyposażona siłownia. Chcemy również zwrócić Twoją uwagę na komfortowe szatnie. Wszystkie są wyremontowane, estetyczne, wyposażone w prysznice, lustra, kontakty, do których możesz podpiąć suszarkę lub prostownicę. Nasza sala jest świetna, jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet najlepiej wyposażona siłownia czy sala gimnastyczna nie zastąpią ruchu na świeżym powietrzu. Korzystamy z boiska tartanowego, na którym gramy nie tylko w piłkę nożną czy ręczną, ale również w inne gry zespołowe, m.in. Wasze ulubione frisbee czy palanta. Kiedy pogoda sprzyja, rozkładamy maty do ćwiczeń w naszych ogrodach Słowaka. Ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury, stają się jeszcze bardziej efektywne i przyjemne. W tym roku szkolnym zakupiliśmy 25 par kijów do Nordic Walking, które cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży. W wyposażeniu szkoły znajduje się również sprzęt do badmintona, który jest bardzo mocno rozchwytowany w ciepłe dni. Szeroko rozumiana kultura fizyczna w Słowaku to nie tylko lekcje wychowania fizycznego, ale także zajęcia pozalekcyjne, głównie z gier zespołowych. Kolejny uwielbiany przez młodzież aspekt to wyjazdy szkolne, m.in. obozy wędrowne. Nasz szkolny rajd Słowaka, któremu towarzyszy akcja Czyste Góry, to znaczy, że wędrując po szlakach, młodzież zbiera śmieci pozostawione przez innych turystów. Następnie rejs Słowaka po mazurskich jeziorach, podczas którego uczestnicy mają szansę zdobyć patent żeglarski, obozy windsurfingowe oraz obozy narciarskie, na które wyjeżdżamy całymi klasami. Są więc wspaniałym czynnikiem integracyjnym. Jak widzisz, dyrekcja szkoły dokłada wszelkich starań, aby uczniom nie brakowało niczego, zaś my, nauczyciele WF-u, robimy wszystko, aby wykorzystać te zasoby i żeby każdy uczeń czuł się u nas dobrze. Nie miej wątpliwości, chcemy Cię inspirować, motywować i wyposażać w bezcenną wiedzę, więc jeśli chcesz od września uczyć się w naszej szkole, to serdecznie Cię zachęcamy i zapraszamy. Do zobaczenia. Hej. Jestem Weronika i chodzę do Słowaku od 2 lat. Cześć, nazywam się Mateusz i chodzę do 2. klasy w Słowaku. Dziś chcielibyśmy Wam opowiedzieć o zajęciach WF-u w Słowaku. Miałeś może kiedyś tak, że Ty, a przy okazji 2 inne klasy, mieliście WF w tym samym czasie, a sala ledwo Was mieściła? U nas nie ma tego problemu. Na głównej sali może odbywać się jednocześnie mieć koszykówki, jak i siatkówki. Dodatkowo możemy poprosić o głośnik i włączyć muzykę, którą chcemy i wykonywać jakieś ćwiczenia na małej sali lub po prostu tańczyć. WF w Słowaku to nie tylko sala gimnastyczna. Gdy pogoda na to pozwala, wychodzimy na boisko szkolne, na którym gramy w piłkę nożną, ale nie tylko, bo również we frisbee czy w palanta. Mamy również siłownię, na której ćwiczymy. Kiedy na sali spotykamy się również z innymi klasami,
tworzymy często mieszane drużyny. Dzięki temu możemy się integrować nie tylko we własnym gronie, ale również z uczniami z innych klas. Pewnie mieliście kiedyś tak, że na WF-ie brakowało wam jednego zawodnika do drużyny. W naszej szkole nasi WF-iści chętnie przyłączają się w takiej sytuacji i grają z nami w koszykówkę czy w siatkówkę. Jeśli chodzi o szatnię, tam również jest bardzo dużo miejsca. Podzielona jest ona na 4 strefy. W jednej możemy się przebierać, w innej poprawiać nasz wygląd po nawet najbardziej intensywnych lekcjach WF-u. W innych znajdują się łazienki oraz prysznice, gdzie możemy się wykąpać po WF-ach. W trakcie roku szkolnego ma miejsce wiele wydarzeń związanych ze sportem, takich jak Puchar Słowaka w różnych dyscyplinach, czy mecz siatkówki pomiędzy maturzystami a nauczycielami w Dniu Samorządności. Jeśli nie jesteś fanem gier zespołowych, zawsze istnieje możliwość, żeby wziąć głośnik, pójść na małą salę, poćwiczyć, potańczyć, albo, kiedy jest ładna pogoda, wyjść na dwór i zagrać na przykład badmintona. W trakcie roku szkolnego ma miejsce wiele wyjazdów związanych ze sportem. Na przykład na jesień od ponad 40 lat co rok jeździmy w góry, by wspólnie z nauczycielami czy absolwentami przemierzać górskie szlaki. Kolejnym wyjazdem jest rejs Słowaka na Mazury. Innym wyjazdem, na który czeka myślę, że większość uczniów, to narty, gdzie wspólnie ze swoją klasą przez tydzień szosujemy po górach. Jeżeli nie masz własnego sprzętu narciarskiego, nie przejmuj się. Bez problemu możesz wypożyczyć go ze szkoły. Co więcej, nawet jeżeli nigdy nie jeździłeś na nartach, to z naszymi WF-istami na spokojnie się nauczysz. Podsumowując, na WF-ie w Słowaku każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia we wrześniu, mam nadzieję.